My od kilku tygodni zgłębiamy tą tajemnicę, czym jest wspólnota, jak uczyć się budować wspólnotę. I najpierw odkrywaliśmy, że każda wspólnota ma mieć swój wzór we wspólnocie tej najdoskonalszej, jaką tworzą trzy osoby boskie. Potem patrzyliśmy na tą wspólnotę najszerszą, tę wspólnotę, w której trwamy, którą tworzymy, a którą jest wspólnota całego Kościoła. I w kontekście zbliżającego się miesiąca listopada warto sobie uzmysłowić, że my należymy do wspólnoty Kościoła, ale nie tylko tutaj, tego na ziemi, ale do tej wspólnoty Kościoła należą też osoby zmarłe, może nam bardzo bliskie, osoby czy dusze w czyściu cierpiące, a także święci, którzy są już w niebie razem z nami też dzisiaj, jak się modlą i stoją jako ta wspólnota Kościoła przed obliczem Boga. Bo razem tworzymy wspólnotę tych trzech kręgów Kościoła, pielgrzymującego, oczyszczającego się i triumfującego. Potem rozważaliśmy naszą osobistą drogę przynależności do wspólnoty. Tę drogę, tę ścieżkę niejako wyznaczały hasła kerygmatu, czyli ja osobiście mam przygnąć do Pana Jezusa, odkrywam miłość Boga, jednocześnie swoją małość, swoją grzeszność, odkrywam dalej miłość Boga poprzez krzyż, poprzez zmartwychwstanie i to ma owocować we mnie, że ja chcę żyć z Jezusem, chcę żyć mocą Ducha Świętego, ale dalej odkrywam, że sam nie poradzę sobie. Jestem jak taki otasamotniony osobnik, który jest narażony na wiele pokus, na wiele nieszczęść, że to wszystko może mi wyrwać miłość do Boga z serca i odkrywam, że potrzebna mi jest ochrona, potrzebna mi jest wspólnota, w której będzie żył, w której będę wzrastał, w której będę także głosił, w której będę przeżywał swoją wiarę, wreszcie wspólnota, w której razem z innymi będę szedł do nieba. I ten ostatni, czwarty tydzień to są etapy bycia we wspólnocie. I chciałbym na te etapy bycia we wspólnocie najpierw popatrzeć z nieco z innej perspektywy, nieco inaczej je nazwać, patrząc na wspólnotę tych 12, którzy zebrali się wokół Jezusa Chrystusa, na wspólnotę apostołów. Można, jak będę mówił o tych etapach, wyobrażać sobie tych 12 blisko Jezusa Chrystusa, ale wyobrażać sobie siebie, że ja gdzieś tam jestem. Jak się budowała ta wspólnota wokół Jezusa? Najpierw to jest ten etap takiej wiary, że ja muszę, żeby być we wspólnocie, czy Kościoła, czy w tej naszej wspólnocie przyjaciół oblubieńca, czy w każdej innej wspólnocie osób wierzących, to ja muszę odkryć, czym jest wiara, muszę odkrywać żywą wiarę. Jezus na pytanie uczniów Jana, nauczycielu, gdzie mieszkasz? On odpowiada, chodźcie i zobaczcie. Zatem Jezus zaprasza tych uczniów i nas do wspólnoty najpierw ze sobą. Chodźcie i zobaczcie, gdzie ja mieszkam. Jak powołuje uczniów, to mówi, nie powołuje was, żebyście tworzyli piękną wspólnotę z innymi uczniami, tylko pójdźcie za mną. I to jest ten pierwszy etap bycia we wspólnocie. Moja wiara, moja osobista relacja z Jezusem i to, że ja idę za Jezusem. I dopiero będąc z Jezusem, uczniowie tworzą jeszcze wspólnotę mało związaną ze sobą. Dopiero będąc z Jezusem, ja mam odkrywać. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To odkrycie ma być się dokonać we mnie, że ja mam najpierw odkryć, że ja jestem we wspólnocie, nie z jakimś bytem, nie z jakąś siłą, tylko z osobą Jezusa Chrystusa. Jeśli popatrzymy na tą wspólnotę uczniów, to popatrzymy, jak oni byli słabi we wspólnocie. Nawet wówczas, kiedy oni odkryli, kim jest dla nich Pan Jezus, że On jest Mesjaszem, to oni jako wspólnota byli bardzo słabi. Ile tam było prywaty,
ile było szukania pierwszego miejsca, kłótni, kto z nas jest największy, załatwiania sobie gdzieś na boku, jak ci dwaj bracia, żeby być po prawej i po lewej stronie w Królestwie Jezusa. I dopiero wtedy, kiedy odkryję, kim jest tak naprawdę Jezus Chrystus dla mnie osobiście, to dopiero wówczas będę w stanie wyzbyć się egoizmu we wspólnocie i patrzenia na wspólnotę tylko przez pryzmat siebie. Bo na razie mogę myśleć o wspólnocie, że to jest coś dobrego dla mnie, bo jest. Mogę myśleć, że ja się tu dobrze czuję, że ja tutaj mam wsparcie. To wszystko prawda, ale to jest mało, żeby budować taką dojrzałą wspólnotę. Bo nie mogę patrzeć egoistycznie na wspólnotę, co wspólnota mi daje, tylko też powinienem patrzeć na siebie jako członka tej wspólnoty i co ja daję tej wspólnocie. Potem w tym etapie bycia uczniem oni odkrywają, kim jest Jezus Chrystus, a potem chcą być tak jak On. To piękne ich zapatrzenie w modlitwę Jezusa Chrystusa. Panie, naucz nas się modlić. My widzimy, jak Ty się modlisz, jaką Ty masz piękną relację z Ojcem. My chcemy być tacy jak Ty. To może być taka fascynacja i wspólnotą, i Jezusem Chrystusem, że ja chcę być taki jak Pan Jezus. Że ja chcę być taki jak On, czyli umieć żyć błogosławieństwami. Ale mało tego, ja muszę przejść ten etap pragnienia, że ja chcę być jak Jezus. Niejako ja chcę od razu stać się doskonały, święty, być takim idealnym członkiem tej wspólnoty. A muszę przejść etap drogi kształtowania swojego serca. Nie tyle mam być jak Jezus, co mam żyć jak Jezus. I potem uczniowie nie tylko chcą się modlić jak Jezus Chrystus, być tak jak Pan Jezus, co oni pragną żyć tak jak Jezus. Patrzą się na Jego życie, na Jego cuda, na to, jak podchodzi do biednych, z jaką troskliwością, ile ma czasu dla tych innych. Jezus nie tylko mówi, ale Jezus także prawdziwie żyje. I ja też mam w każdej wspólnocie, ja mam żyć tak jak Jezus, ale żyć tak jak Jezus, to też umierać tak jak Jezus. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołościł samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. To jest kolejny etap mojego bycia we wspólnocie, czyli ja chcę żyć tak jak Jezus, czyli mam oddawać życie dla Boga i dla drugiego człowieka. Ja mam wyzbyć się wszystkiego. Może mam wiele sposobności, żeby się wywyższać w wspólnocie Kościoła, w wspólnocie rodzinnej czy w naszej wspólnocie, ale ja z tego nie korzystam, żeby się wywyższać, tylko po to, żeby służyć i żeby być posłusznym, przede wszystkim posłuszny Panu Bogu. Potem dalej ja odkrywam we wspólnocie, że nie tylko mam żyć, tak jak Pan Jezus, ale że żyć to znaczy umywać nogi. Tutaj często jak młodzi chłopcy idą na księdza, to możemy też popatrzeć, że oni są zafascynowani życiem jakiegoś księdza i chcą być tak jak on, żyć tak jak on, modlić się przy ołtarzu tak jak on, sprawować te najświętsze ofiary. Ale tak naprawdę jeszcze nie wiedzą, na czym polega służba, na czym polega bycie księdzem. Dopiero jak się jest księdzem, to widać także tę szarość tej służby, że to jest też i trud, i cierpienie. I tak też jest w każdej wspólnocie, że ja chcę żyć tak jak Pan Jezus, ale jeszcze nie rozumiem, co to znaczy. Może słyszałem o śmierci Pana Jezusa, może sobie wyobrażam, że ja też tak chcę cierpieć dla Pana Jezusa, ale dopóki nie doświadczę tego, to do końca nie będę wiedział, co to znaczy żyć jak Jezus.
Jezus uczy apostołów, zobaczmy, aż do końca uczy, co to znaczy żyć jak On. Wiele razy mówi, jeśli kto chce być pierwszy, niech służy. A w Wieczerniku mówi o miłości i jako ten testament umywa im nogi. Mówicie, chcecie żyć tak jak ja? Umywajcie nogi, służcie, bo żyć tak jak Jezus, to służyć, służyć Bogu i służyć drugiemu człowiekowi. Żyć we wspólnocie, to znaczy służyć. I wreszcie taki etap ostatni, jeśli ja już żyję w tej we wspólnocie, służę, to potem mam głosić Jezusa Chrystusa, że ja czuję się odpowiedzialny we wspólnocie tej naszej, ale odpowiedzialny także za całą wspólnotę Kościoła i po prostu idę i głoszę. To się dzieje na wiele sposobów, czy na to, że po prostu mówię o Jezusie, mówię konferencje, czy głoszę świadectwem swojego życia. I te wszystkie etapy, etap wiary, etap, że chcę być jak Jezus, że chcę żyć jak Jezus, że chcę służyć jak Jezus, że chcę głosić jak Jezus, one mogą się niejako, mogą się przenikać. To nie jest tak, że jeden etap zakończyłem i już mam spokój. Tylko nieustannie muszę wracać do początku, do tego, do tej fascynacji swojej Jezusem Chrystusem. Muszę na nowo odkrywać, kim jest Jezus. Ostatnio oglądałem taki film Bóg w Krakowie i tam pewna osoba starsza z iskierkami w oczach mówiła, opowiadała o swoim mężu, z którym 50 lat tworzy piękne małżeństwo. I ona mówi takie słowa, że on jest jak poranna kawa, nigdy nie utracił swego smaku. I o to chodzi, że ja nie mam nigdy utracić tych iskierek w oczach, kiedy myślę o Panu Bogu, o swojej modlitwie. Niejako ja mam dać się zaskakiwać Panu Bogu Jego darami dla mnie, ale ja mam też niejako zaskakiwać Boga swoją modlitwą, swoimi darami dla Pana Boga, swoją służbą. I ja nie mam jako chrześcijanin w tej miłości tracić smaku. Bądźcie solą ziemi i światłem dla świata. Ciągle ja mam smakować Pana Boga, może zmieniać tę modlitwę, może wyjechać na rekolekcję, może przeczytać ciekawą książkę, a może nawet jakiś ciekawy film. I druga taka myśl związana z etapami życia we wspólnocie, a co z kryzysem, co ze stagnacją, która się pojawia? Może nie jeden z nas przeszedł taki kryzys, a może trwa w kryzysie bycia we wspólnocie, czy Kościoła powszechnego, czy wspólnocie tej naszej przyjaciół oblubieńca, to trzeba nieustannie wracać do źródła, do tej swojej fascynacji Jezusem Chrystusem. Jak się zastanawiałem, co powiedzieć dzisiaj, to jeden ksiądz mówi tak, nie bój się głosić Słowa Bożego. Zatem spójrzmy na wspólnotę, etapy bycia we wspólnocie przez pryzmat dzisiejszej Ewangelii. Ja tylko przypomnę, że jest to Ewangelia, w której Jezus Chrystus uzdrawia kobietę, która jest 18 lat pochylona i on uzdrawia ją w szabat. I za to Żydzi, faryzeusze mają za złe Jezusowi Chrystusowi. Może ja nie będę tej Ewangelii czytał, można do niej wrócić, ale przeanalizujmy ją odnośnie bycia we wspólnocie, bo ta kobieta pochylona to może być obraz każdego z nas, ale ta kobieta pochylona to też może być obraz wspólnoty całej, która się gdzieś tam chyli. Czytamy w Ewangelii, Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. Jezus nauczał. Święty Jan napisze, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Czyli to, co jest fundamentem istotnym w budowaniu i tworzeniu wspólnoty, to jest Słowo. Słowo wcielone, Jezus Chrystus, Eucharystia. To, co tworzy każdą wspólnotę, także naszą, to ma być to Słowo, które pada z ust Jezusa Chrystusa, z ust Bożych i które nas poucza. I to, co jest niezależne od etapów naszego bycia we wspólnocie, zawsze muszę się odwoływać do Słowa Bożego. Ono ma mnie nieustannie kształtować
i pouczać. Ma być na początku, w środku i na końcu. Wszystko musimy odnosić do Ewangelii, bo ta Ewangelia nas uczy i wychowuje. Nawet nie formacja, nawet nie ta konferencja, którą do Was głoszę, ale żywe Słowo Boże, bo wszystko inne jest jakąś interpretacją, wyjaśnieniem, próbą zrozumienia tej Bożej nauki, przeniesienia ją w nasze życie. Czyli Słowo Boże ma być takim fundamentem tworzenia wspólnoty i ono powinno nas trzymać, jednoczyć i przyciągać do wspólnoty. Nic nie może tego Słowa Bożego jakoś zastąpić. Jezus, jak czytamy w Ewangelii dalej, nauczał w szabat. Szabat dla Żydów to był taki czas święty, poświęcony jedynie dla Pana Boga. I nie można tworzyć wspólnoty tak przy okazji. Nie można tworzyć wspólnoty, jeśli nie mam czasu świętego dla Boga, jeśli nie przeznaczę jakiegoś fragmentu, to mnie musi kosztować ten czas. Dlatego my się spotykamy w poniedziałek. Można by zrobić pewnie wiele innych ciekawszych rzeczy, można by robić w tym czasie. Ale ja mam mieć taki czas święty, który Panu Bogu poświęcam, czy dzisiaj, czy każdego dnia, będąc w tej wspólnocie. I nawet jeśli ten czas to są te dwa pieniążki ubogiej wdowy, bo mnie na więcej nie stać, bo mam tyle obowiązków rodzinnych w pracy, ale daję wszystko to, co mogę. Ten tyle modlitwy, ile mogę, to daję. Tyle czasu na formację, ile mogę. Ale wiem, że to jest nie jakiś ochłap, tylko to są te dwa te pieniążki ubogiej wdowy. Daję wszystko to, co mam. Ta synagoga mi odwołuje z kolei do konkretnego miejsca. To, co buduje wspólnotę, to są osoby, to jest modlitwa, ale to też jest miejsce. Dlatego my spotykamy się dzisiaj też w świątyni, niejako też przez kamerę przenikając mury tej świątyni, ale żeby być razem w jednym miejscu. Zobaczmy, że Pan Jezus też, jak po zmartwychwstaniu, On się odwołuje do konkretnego miejsca. Idźcie do Galilei, tam mnie zobaczycie, bo tam się wszystko zaczęło. I jeśli ja przeżywam we wspólnocie jakiś kryzys, mam iść do Galilei, mam iść do świątyni, do miejsca, gdzie może usłyszałem Słowo Boże, zaproszenie do wspólnoty, gdzie może przeżyłem jakąś piękną adorację. I to miejsce przemodlone, także ma mnie trzymać we wspólnocie. A była tam kobieta, czytamy w Ewangelii, i ten werset, najpierw jak to przeczytałem, to odniosło mnie do innej Ewangelii, do Kany Galilejskiej. A była tam Maryja w tej Kanie Galilejskiej. I nie można budować wspólnoty, jeśli nie zaprosimy Matki Bożej. Niech Maryja będzie, nie że na chwilę, tylko była tam, czyli Maryja niech będzie stale, jako ta, która się troszczy o mnie we wspólnocie. Troszczy się o całą naszą wspólnotę. Jakże to pięknie, że ona jest patronką naszej wspólnoty, że każdą naszą spotkanie kończymy apelem. Ale niech będzie ta świadomość może głębsza, że bez niej ta wspólnota byłaby jakaś niepełna. Bo to Maryja jako pierwsza, nawet my jeszcze sobie możemy nie uświadamiać, że czegoś nam brakuje. Że brakuje mi wina, czyli miłości do Boga, że brakuje jakiegoś charyzmatu w naszej wspólnocie, a ona już jest u Jezusa i prosi, nie mają wina, nie mają czegoś, co ich jako wspólnota spaja. I ona już wyprasza nam to. A my prośmy Maryję, żeby ona te wszystkie braki nasze zauważała i im zaradziła. W tej Ewangelii dzisiejszej mamy obraz kobiety, która ma wiele lat ducha niemocy i była pochylona i nie mogła się wyprostować. Jak czytamy, była tam kobieta. U nas też jest wiele kobiet i nie chcę powiedzieć, że się garbią, albo że są przytłoczone, ale obraz tej kobiety to jest obraz każdego człowieka, który jest w jakiejś wspólnocie i dobrze, że jest i trwa, ale jest pochylony, bo on ma ducha niemocy. No niby się modli, ale jakoś czuję, że ta modlitwa to nie jest to.
niby jest we wspólnocie, ale brakuje mu takiej radości, a patrzy, wszyscy się cieszą. No niby jest we wspólnocie, ale ma ducha nie mocy, żeby pomóc, żeby zareagować na czyjąś potrzebę. I po to jest też wspólnota z Jezusem, żeby pokazać się Jezusowi i żeby Jezus nie zauważył tego ducha niemocy i temu wszystkiemu zaradził. I ta Ewangelia mówi z jednej strony, że takie sytuacje są, że są osoby we wspólnocie, które są ogarnięte duchem jakiejś niemocy i to jest normalne. Jeśli ciebie dotyka taki duch niemocy, to nie smuć się, tylko się uciesz, że jest Jezus, który za chwilę ci powie: wstań, wyprostuj się. Bo co trzeba zrobić? Trzeba oddać to wszystko Jezusowi. A z drugiej strony się trzeba pytać, skąd ta niemoc? Bo może to być mój grzech, może mój egoizm i dlatego nie mogę dawać nic wspólnocie. A mogę nie chcieć otworzyć serca, bo się boję otworzyć serca dla Pana Boga. A może nie przeżywam tej formacji tak na 100%, bo czego się boję i muszę dać się dotknąć Jezusowi. To dotykanie, to się dzieje w spowiedzi, ale to dotykanie to też się dzieje w naszej formacji poprzez te pytania, nieraz trudne. Tak, pytania typu: a zobacz, a czy ty nie jesteś egoistą we wspólnocie? A zobacz, a dlaczego się buntujesz? A dlaczego jest gniew? Z czego on wynika? I mam się dać dotknąć Bogu. Może mam jakieś niezałatwione sprawy z tej szkoły człowieczeństwa jeszcze. Jest czas, żeby dzisiaj mnie Pan Bóg podniósł z tej mojej niemocy. I potem ta kobieta, co ważne w każdej wspólnocie, ona została uzdrowiona i chwaliła Boga. I każdy z nas musi niejako przejść ten proces, że przychodzę do wspólnoty dla siebie. Ona przychodziła do tej świątyni, może żeby też chwalić Pana Boga, ale też żeby została uzdrowiona. To było pewnie jej pragnienie serca. Myślała o sobie, znowu egoizm na pierwszym miejscu, ja na pierwszym miejscu. A potem odrywa się od siebie i chwali Pana Boga. I ja mam przejść ten proces we wspólnocie. Już nie ja jestem w tej wspólnocie, tylko jest Pan Bóg. Uczyliśmy się przez cały rok żyć w uwielbieniu. Czyli ja mam, na tym polega, że mam chwalić nieustannie Pana Boga. Jan Chrzciciel, patron naszej wspólnoty, mówi: to chodzi o to, żebym ja się umniejszał, a On się wywyższał. Moja bytność we wspólnocie na tym ma polegać, że coraz mniej jest mnie, a coraz więcej jest chwały Pana Boga. I wtedy też będę ewangelizować. Bo zobaczmy, ta kobieta nic więcej nie zrobiła, chwaliła tylko Pana Boga, a czytamy o niej w Ewangelii. Zewangelizowała wszystkich dookoła, była takim rachunkiem sumienia dla przeciwników, była źródłem radości dla tych, którzy to widzieli. Ona nic nie robiła, tylko chwaliła Pana Boga. I moja bytność we wspólnocie właśnie ma osiągnąć ten etap, że ja chwalę Pana Boga swoim życiem, swoim słowem i być wtedy wyrzutem sumienia dla kogoś innego. Być takim źródłem radości dla kogoś innego. W tej Ewangelii, jak przeczytamy, są jeszcze inne osoby, które są we wspólnocie synagogi. To są ci faryzeusze, ci, którym Jezus zarzuca obłudę. Oni szemrają, krytykują, zazdroszczą Bożej łaski, ograniczają Bożą łaskę. One się kierują prawem, a nie miłością i miłosierdziem. I być we wspólnocie to także robić sobie rachunek sumienia. Czy ja czasem nie jestem jedną z tych osób, która ogranicza Bożą łaskę, albo tą, która krytykuje, tą, która szemra? Módlmy się o to, żebyśmy tworzyli piękną wspólnotę, żebyśmy potrafili przejść te wszystkie etapy od wiary do pragnienia, przez pragnienie bycia jak Jezus, do służby, do życia jak Pan Jezus, do służby i wreszcie potem, żeby głosić tak jak Pan Jezus. I prośmy o to, żeby jeśli nas ogarnął jakiś duch niemocy, żeby Pan Jezus nas uzdrowił, żebyśmy potrafili chwalić, innych nawracać i być źródłem radości dla innych. Amen. Teraz będzie.